Goście przed tygodniem odebrali Mielczanom przodownictwo, teraz obydwa zespoły zmierzyły się w bezpośrednim pojedynku. Od początku przeważali biało-niebiescy, a na bramkę kibice czekali do 31 minuty. Po kornerze piłkę w polu karnym przejął Mateusz Cholewiak i trafił pewnym strzałem z 11 metrów. Na początku drugiej odsłony Mielczanie zadali drugi cios. Klasyczną kontrę wyprowadził Tomasz Prejs i za jego asystę należą się brawa, bo Andrzeja Prokić tylko dostawił nogę. Mielczanie mogli wygrać wyżej, mieli jeszcze kilka świetnych okazji, ale i tak było co świętować. Stal wygrała 2-0 i wróciła na fotel lidera. Spotkały się dwa dobre zespoły i to było widać na boisku. Granie piłką bez takiej chaotyki, bez jakichś długich piłek, tylko oba zespoły miały jakiś pomysł na grę. Mielczanie zgromadzili w 15 rundach 31 punktów. Piąta w tabeli Stal Stalowa Wola ma ich 24, podobnie jak i siódma Siarka.